Prace na Krzyżu Żydowskim trwały już od środy. W nocy z piątku na sobotę będzie wyłączone skrzyżowanie przy Daszyńskiego i do nocy z 15 na 16 będą trwały prace z użyciem ciężkiego sprzętu, ciężkiego dźwigu. Wtedy nie będzie przejazdu przez ulicę Grzegorzewską i wyjazdu z ulicy Daszyńskiego. Między 16 a 21 prace będą prowadzone na odcinku między Daszyńskiego a Rzeźniczą. Wtedy ruch lokalny będzie mógł odbywać się poprzez ulicę Rzeźniczą, gdzie będzie skręt i wyjazd ulicą Daszyńskiego.